Ale chciałem też na wstępie powiedzieć, że piłka nożna to przede wszystkim sport drużynowy, a nie indywidualny. Dlatego też wszystko, co osiągam, na co tak ciężko pracuję, to też oczywiście jest zasługa trenerów, kolegów z drużyny, z boiska, cały sztab, który też pracuje na tak naprawdę na ten cały sukces, jak i również rodzina. Dlatego myślę, że całość, jaką tworzymy, tworzymy tą drużynę, która wspólnie chce też osiągać sukcesy, chce również dumnie reprezentować nasz kraj, niezależnie od tego, czy gramy z reprezentantem Polski, czy w klubie w Bundeslidze, czy w Lidze Mistrzów, zawsze z tyłu głowy oczywiście jest i będzie to, skąd się pochodzi. Ja nigdy tego się nie wstydziłem. Zawsze starałem się i o tym głośno mówiłem, dlatego wszystko, co robię, pomimo tego, że gram i uprawiam dyscyplinę drużynową, to jednak to wszystko też ma znaczenie i ja również chciałbym podziękować, tak jak powiedziałem, wszystkim osobom, które mnie wspierają, które mi pomagają w tym wszystkim, które też są ze mną, bo każdy z nas zdaje sobie sprawę, że sport, że piłka nożna nie jest łatwą dyscypliną i tutaj oczekiwania są duże i też temu trzeba sprostać. Ja się oczywiście tego nie boję. Zawsze lubiłem wyzwania, zawsze lubiłem mierzyć wysoko. Oczywiście czasami zdarzają się błędy, wpadki, ale po to też jesteśmy ludźmi, żeby z takich rzeczy wyciągać wnioski, iść do przodu, żebyśmy zawsze myśleli i wiedzieli o tym, że można zrobić coś lepiej. Ja zawsze jestem takim człowiekiem, który stara się właśnie iść w tym kierunku, niezależnie od tego, ile trofeów już wygrałem, to może za jakiś lat, jak usiądę sobie na kanapie, to wtedy o tym pomyślę i będę mógł się tym delektować, ale na dzień dzisiejszy gdzieś ta moja ambicja jest na tyle wysoka i nie chcę tak naprawdę spocząć na laurach, ale oczywiście chciałbym jeszcze raz wszystkim podziękować, którzy mnie wspierają, którzy są ze mną, którzy mi pomagają w tym, co robię, w odnoszeniu tych sukcesów i oczywiście mam nadzieję, że ta droga moja będzie cały czas szła do przodu. I jeszcze raz dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję panu. Pan Robert Lewandowski przekaże teraz bukiet kwiatów na ręce pierwszej damy. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Szanowni państwo, na tym kończymy oficjalną część spotkania. Zapraszam pana Roberta Lewandowskiego do pamiątkowego zdjęcia z parą prezydencką. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję pierwsza damo, dziękuję państwu.